Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kontynuujemy nasze zamyślenia, kochani, w związku z tym, co tu się rodzi w tym miejscu, a mianowicie owo dzieło krucjaty jednej intencji. Jak wiemy, tak jak matka wypowiedziała słowa wobec trójki małych dzieci, one natychmiast zapragnęły uczynić to, o co ta piękna Pani prosiła. Hiacynta od początku marzyła, aby uczynić to, by pocieszyć serce matki. I nie dane jej było, bo nie mogła przyjąć komunii świętej. A więc co się stało w sercach tych dzieci, że one nawet nie rozumiejąc pewnych prawd, tak głęboko się przejęły prośbą matki? Kochani, wiele osób w Polsce, w świecie i wy tu również w tej świątyni jesteście, rozumiejąc wezwanie. Ale wszyscy wiemy, że równie dużo, a może i więcej, jest osób, które gdzieś nie doświadczają wagi, nie rozumieją wagi tego wezwania. I stąd, rozważając treść orędzia Fatimskiego, widzimy, że potrzeba tej drogi anioła, by uczynić ofiarę z wszystkiego, co niesie życie, wzbudzając świadomą intencję, jaką? Tą, o której sama Maryja mówi, kiedy ukazuje się w czerwcu. Mówi, że Jezus pragnie, abym była bardziej znana i miłowana, by jej orędzie z Fatimy poznał i wypełnił świat. Mówi, że Jezus pragnie, abym na świecie znane było nabożeństwo do jej niepokalanego serca. A więc co uczynić, kochani, właśnie idąc tą drogą, by świat poznał, pokochał Maryję? Może potrzeba tego, by się uczyć od tych małych dzieci, by postępować tak, jak one postępowały. Mówimy w tej krucjacie, bądźmy razem zjednoczeni tą intencją i z tą intencją zwiąż jakiekolwiek dobro, modlitwę, ofiary, postu, cokolwiek, kiedykolwiek będziesz mógł. Jak to rozumieć wszystko? Stąd kilka może obrazów, by zobaczyć, jak postępowały dzieci. Oto po południu powiedziała mi Hiacynta, pisze Łucja, że jest bardzo głodna. Było tam kilka drzew oliwnych i dęby. Żołędzie były jeszcze niedojrzałe. Mimo to uważałam, że możemy je jeść. Franciszek wspiął się na drzewo oliwne, aby napełnić kieszenie, ale Hiacynta pomyślała i przyszło jej do głowy, że mogliby jeść gorzkie żołędzie dębowe, aby ponieść ofiary. I tak skosztowaliśmy tego popołudnia, tej smacznej potrawy. Ta Hiacynty była to jedna z jej normalnych ofiar. Zbierała żołędzie dębowe lub oliwki. Któregoś dnia powiedziałam jej: Hiacynto, nie jedz tego, bo to bardzo gorzkie. Jem właśnie dlatego, że jest gorzkie. A tę ofiarę ponoszę za nawrócenie grzeszników. To nie były nasze jedyne ofiary postne. Umówiliśmy się, że ile razy spotykamy te biedne dzieci, damy im nasze jedzenie. A te biedne dzieci, zadowolone z naszej jałmużny, starały się spotkać nas i czekały na nas każdego razu na drodze. To jest nam znane, kochani, bo my wiemy, przychodzi Adwent, Wielki Post, coś sobie sami odejmujemy. Co do jedzenia, może jakieś przyjemności, tym symbolem jest jakieś słodycze czy kawa. My wiemy, coś sobie świadomie odejmuje. Ale tą pokutę, ofiarę możemy zobaczyć, kochani, na podstawie dzieci zupełnie w innej formie. To, co przytoczyłem, jest nam znane. Ja świadomie z czegoś rezygnuję i związuję z tym jakąś intencję. Nie zawsze o tym pamiętamy, o tej intencji. Ale to, że powinienem sobie z czegoś zrezygnować, bo to jest jakaś forma ofiary, umartwienia, o tym pamiętamy. Ale zobaczmy teraz, moi drodzy, przez inny przykład, jakże inaczej możemy, i to możemy nieustannie w ciągu całego naszego życia podejmować nieustanną drogę ofiary, pokuty, wyrzeczenia, nic sobie nie nakładając ponad to, co niesie codzienność. Ktoś by powiedział, to niemożliwe. No właśnie.
właśnie możliwe. Tylko trzeba to dostrzec. I oto niech te przykłady z życia pastuszków nam to uświadomią. Oto rzecz się dzieje w więzieniu w Oreń. Kiedyśmy po pewnym czasie zostali aresztowani, najbardziej cierpiała Hiacynta wskutek nieobecności rodziców. Ze łzami spływającymi po policzkach mówiła: ani moi, ani twoi rodzice nie przyszli nas odwiedzić. Nie dbają więcej o nas. Nie płacz, powiedział jej Franciszek. Ofiarujemy to Jezusowi za grzeszników. I podniósłszy oczy i rączki do nieba, począł mówić modlitwę ofiarowania. O Jezu, z miłości ku Tobie i za nawrócenie grzeszników. A Hiacynta dodawała od razu: również i za Ojca Świętego i jako zadośćuczynienie za grzechy popełnione przeciw niepokalanemu sercu Maryi. Zobaczmy, kochani, oni nie ofiarowują nic ponad to, co jest. Spotkała ich jakaś trudna sytuacja. Są aresztowani, straszeni. Wywierana jest na nich jakaś silna presja, żeby zdradziły tajemnicę. I one nic nie robią poza tym, że w tej sytuacji zamiast płakać, narzekać, wzbudzają intencje. Że to przyjmują. Tak jak uczy nas dzisiejsza Ewangelia. Być pokorny wobec Bożych planów. Nie rozumiem. Co mnie to dzisiaj spotkało? Jakieś nieszczęście? Jakaś choroba? Jakiś ból? Jakieś przykre słowo? Jakaś trudność w pracy? I co ja robię? Chciałby się narzekać, krytykować, psioczyć. A co mówi jej Franciszek? Czemu tego nie ofiarujesz? W jakiejś bardzo konkretnej, ważnej, istotnej intencji. Oto dalej. Kiedy po rozdzieleniu znowu umieścili nas we wspólnej celi więziennej, mówiła, że wkrótce po nas przyjdą i zaczną nas smażyć. Hiacynta zbliżyła się do okna, które wychodziło na targowisko z bydłem. Sądziłam początkowo, że chciała się rozerwać widokiem tego, co się dzieje na zewnątrz, ale wkrótce przekonałam się, że płakała. Przyprowadziłam ją do siebie i zapytałam: dlaczego płaczesz? Dlatego, że umrzemy, nie zobaczywszy ani naszych tatusiów, ani naszych mam. Odpowiedziała ze łzami w oczach, które spływały jej po policzkach, i dodała: chciałabym przynajmniej zobaczyć moją mamę. A więc nie chcesz złożyć tej ofiary za nawrócenie grzeszników? Chcę. I ze łzami w oczach wzniosła ręce i oczy do nieba i odmówiła modlitwę ofiarowania. O mój Jezu, z miłości do Ciebie, za nawrócenie grzeszników, za Ojca Świętego i jako zadośćuczynienie za grzechy popełnione przeciwko niepokalanemu sercu Maryi. Więźniowie, widząc to wszystko, nie mogli powstrzymać wzruszenia. Byli świadkami tej sceny i chcieli nas pocieszyć. Oni nie czekali na pocieszenie. Będzie dobrze, nie martw się. Dlaczego tego nie ofiarujesz? Bracia i siostro, zobaczcie, ile mamy takich sytuacji w codzienności. W małżeństwie, w rodzinie, w domu, wokół, nawet i w swoim życiu. Może to są sytuacje, które tylko wy wiecie w swoim sercu, co doświadczacie. To wszystko może być pięknym, cudownym, wielkim darem przed Bogiem. Bo to nie chodzi o cierpienie dla cierpienia. Jak potem powie Łucja, zobaczyliśmy, jak Bogu miłe jest nasze cierpienie, które ofiarowujemy. Nie tylko przygryzamy język, żeby nie mówić może złych rzeczy, ale ja to świadomie przyjmuję, chociaż może nie rozumiem. Boże, jeśli mnie to spotkało, jeśli taka jest Twoja droga, którą mi dałeś na tym ziemi, te niezdrowe, ja jestem chory. Temu się układa, mi się nie układa. Temu wszystko jest wspaniale, a u mnie nie.
Ten wydaje się ciągle radosny, a im ciągle jest smutno. Zobaczcie, kochani, ile takich sytuacji jest w codzienności. Dlaczego tego nie ofiarujesz? A więc nie chcesz złożyć tej ofiary za nawrócenie grzeszników? Zobaczcie, jakim mamy codziennie oręż w ręku. Jaki ogromny oręż, który woła do Boga. Żeby to wszystko przyjąć w posłuszeństwie. W pokorze. Tak jak uczył anioł. Uczyńcie ofiarę z wszystkiego, co niesie codzienność. Przyjmijcie z posłuszeństwem i miłością to, co daje wam Bóg. Właśnie o to tu chodzi. Spotkało nas nieszczęście, będą nas smażyć. Już nie zobaczymy naszych rodziców. I co? Ofiarujmy to. Zobaczmy, nic się nie zmieni. Dalej więzienie pozostaje więzieniem. Ból bólem, tęsknota tęsknotą. Tylko, że to nie sprawia, że ja się zamykam w tym świecie egoizmu i tylko patrzę w tym wymiarze doczesności. Tylko przez tą intencję ja wychodzę poza więzienie. Nagle Bóg, przez to, że ja się otwieram, wchodzi w moje serce. I ta ofiara, która tak naprawdę nie zmienia realiów, sprawia, że ja się uświęcam, a ta moja ofiara ratuje grzeszników i świat. I zobaczcie, nie trzeba niczego sobie dokładać na co dzień, kolejnych brzemion, umartwień, ofiar, które sobie sami wymyślimy. Wystarczy przyjąć to, co niesie codzienność. Z pokorą, cierpliwością. I jeszcze jedno. Z intencją. Świadomie wzbudzić intencję. I w takiej postawie, kochani, możemy się nieustannie modlić, do czego Jezus zaprasza. Nieustannie się modlić. W ten sposób możemy wołać do Boga dzień i noc. Mój znajomy taki infułat, zacny ksiądz, mówi, słuchaj, ja jak rozpoczynam swój dzień, pierwszą modlitwę, którą odmawiam, to odmawiam modlitwę ofiarowania tego dnia Panu Bogu. I teraz pijemy herbatę. Ja już to wszystko Bogu ofiarowałem. Ja się modlę tym, że teraz pijemy herbatę. Bo ja to wszystko oddałem Bogu. I zobaczcie, ile takich okazji możemy mieć. Nieustannie. I jeszcze jeden. Teraz powie ekscelencja, jak pisze Łucja do biskupa. Co za piękna gotowość do męczeństwa, patrząc na przykład tych dzieci. To prawda, ale byliśmy dziećmi i nie zdawaliśmy sobie z tego sprawy, co się w ogóle dzieje. Hiacynta bardzo lubiła tańczyć i miała ku temu specjalne zdolności. Pamiętam, że płakała któregoś dnia po bracie, który był na wojnie i o którym myśleli, że poległ. Aby ją rozerwać, urządziłam taniec z dwojgiem jej rodzeństwa. Biedne dziecko tańczyło i ocierało łzy. Nieraz wystarczyło, że pastuszkowie zagrali na jakimś instrumencie, aby Hiacynta zaczynała tańczyć nawet sama. Ale kiedy zbliżała się uroczystość świętego Jana lub zapusty, oświadczyła, mimo wielkiej chęci do tańca, teraz już nie będę więcej tańczyć. Dlaczego? Bo chcę Panu Jezusowi złożyć tę ofiarę. Taka gotowość, kochani. Mieć to świadomość, że ja to wszystko przed Bogiem przeżywam. Jeśli czegokolwiek sobie w życiu odmawiam, ujmuję, nie czegoś grzesznego, to wszystko jest wielką wartością przed Bogiem. Jakże mamy wiele na co dzień, kochani, przez co możemy siebie i innych uświęcać. Co wcale nie znaczy, jeszcze raz, jak tutaj mamy w tym obrazie, że przez tą ofiarę nagle wszystko minie, mi się humor poprawi, będę od razu radośniejszy. Może będzie tak, że trzeba tańczyć i ocierać łzy. Miało być pięknie, a dalej się leją łzy. Ale nie zapomnijmy, to przed Bogiem ma wielką wartość. Jeśli ja świadomie wzbudzam intencje z myślą o Nim, przed Nim, dla Niego,
dla jego matki. A więc, kochani, tym jest krucjata jednej intencji. W tej intencji, by Maryja była bardziej znana i miłowana, by jej orędzie z Fatimy poznał i wypełnił świat. Uczyń, kiedy będziesz mógł, chociaż ziarenko dobra w tej intencji. Raz dziennie, raz w tygodniu, może 5 razy w miesiącu. Uczyń, wzbudź tą intencję. Zobacz, ile masz okazji. Możesz to czynić całe dnie. Wiedz, że jeśli w tej intencji coś uczynisz i ona się spełni, wypełnisz pragnienie Bożego serca. Bo tak powiedział Jezus. Pragnę, by moja matka była bardziej znana i miłowana. Pragnę nabożeństwa do jej niepokalanego serca. Jeśli to uczynisz, uczestniczysz w Bożym planie uświęcenia siebie, drugiego człowieka i przyczynisz się do triumfu niepokalanego serca, który ma przyjść. Każde Twoje najmniejsze dobro w tej intencji ofiarowane będzie ziarenkiem, który ten triumf przybliża. Jeśli ktoś nie ma tych folderków o krucjacie, bardzo proszę, by wychodząc są wyłożone, proszę, by je zabrać. Jak macie, zabierzcie na swojego znajomego, przyjaciela, sąsiada i zaproście ich do tego dzieła, byśmy byli razem przy sercu Maryi, byśmy się przyczynili do nadejścia jej triumfu niepokalanego serca.